W budynku na Majdanach powstaną nowe mieszkania w ramach projektu unijnego pod nazwą Adaptacja budynku przy ulicy Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane. Celem jest utworzenie 22 mieszkań dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mają problemy z prawidłowym wypełnianiem swoich ról społecznych. Nie posiadają też wystarczających takich umiejętności do tego, żeby prowadzić gospodarstwo domowe, czy utrzymać mieszkanie, na przykład jeśli chodzi o opłacenie rachunków. Osoby będą umieszczane w tych lokalach mieszkalnych na czas określony. Ten czas będzie uzależniony od ich predyspozycji, możliwości, umiejętności i od tego, jak proces usamodzielniania będzie im wychodził, tak to nazwijmy. Mieszkania te będą formą pomocy przygotowującą podopiecznych tam przebywających pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Zakładamy utworzenie 22 mieszkań dla 32 osób, w tym jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, 11 mieszkań jednoosobowych i 10 mieszkań dwuosobowych. I przy mieszkaniach tych dwuosobowych założeniem jest to, że będą one na zasadach hostelowych, czyli może się zdarzyć, że będą w nich zamieszkiwać osoby niespokrewnione, zupełnie sobie obce. Miasto Kutno ogłosiło niedawno przetarg na budowę istniejącego już budynku mieszkalnego na budynek z mieszkaniami wspomaganymi w Kutnie przy ulicy Majdany 1. Ofertę złożyła jedna firma remontowo-budowlana z Kutna. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace, w skład których wchodzą roboty budowlane oraz wykończeniowe, a także wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu, instalacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Na to wszystko wykonawca wyłoniony na podstawie postępowania przetargowego będzie miał 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Według projektu planowane oddanie budynku to koniec bieżącego roku. Wszystko będzie zależało, wiadomo, od inwestora i wykonawców naszych. Mieszkania będą wyposażone w podstawowy sprzęt oraz meble z pełnym węzłem sanitarnym. Jeśli chodzi też o osoby przebywające w mieszkaniach wspomaganych, to na początku osoby te będą miały pomoc ze strony ośrodka finansową, ale w momencie, kiedy na przykład pojawią się, powrócą na ten rynek pracy i będą w stanie same częściowo prowadzić odpłatność za dany lokal, będą to robić. Tak, to też jest kwestia takiego właśnie usamodzielnienia tych osób, że w momencie, kiedy one będą w stanie już za to mieszkanie zapłacić, no to będą miały taką możliwość. Bo rozumiem, że to jest właśnie przede wszystkim o to chodzi, żeby wyrównywać szanse tych osób, które są na chwilę obecną w potrzebie, aby ich trochę podnieść do góry, pomóc im w znalezieniu choćby pracy i mieszkania. To jest tutaj tak naprawdę kluczowe w tym projekcie. Chodzi o to, żeby te osoby powróciły na rynek pracy, żeby nawiązały może też kontakty ze swoją rodziną, żeby po prostu udało im się z powrotem funkcjonować w społeczeństwie.